Elo, z tej strony Skaza, a dzisiaj pogadamy sobie co nieco o hienach. Postanowiłem zacząć serię pod tytułem Dlaczego zwierzęta są zajebiste, jako że jest to moje główne zainteresowanie i chciałbym podzielić się z wami zdobytą wiedzą. Każdy wie, jak wygląda hiena, ale nie sugerujmy się tymi, które znamy z Króla Lwa, gdyż są one nieco przekoloryzowane, ale mam nadzieję, że jest to oczywiste. Skupmy się na tych prawdziwych. Filmowe omówimy na końcu odcinka. Hieny, mimo że wyglądają na pierwszy rzut oka jak psy, są bliżej spokrewnione z kotami, a najbliżej z mangustami, do których należą powszechnie znane surykatki. Nawet przodkowie hien przypominali z wyglądu współczesne pieseły, ale wyginęli około 1,5 miliona lat temu, ale do ewolucji przejdziemy za chwilę. Współcześnie żyją cztery gatunki hien. Najbardziej znana hiena lub krokuta centkowana, hiena brunatna, pręgowana i proter. Może teraz co nieco o historii hien. Najstarszą znaną kopalną hieną był Polyviverops, który pojawił się w miocenie 22 miliony lat temu i przypominał z wyglądu kunołaza pręgowanego. Z biegiem ewolucji hieny zaczęły przypominać z wyglądu psy i rozprzestrzeniły się po całej Eurazji i Afryce, a rodzaj Hasmaporthetes zamieszkał nawet Amerykę Północną. Około 10 milionów lat temu hieny podzieliły się na dwie grupy. Hieny podobne do psów i hieny mogące kruszyć kości swoimi szczękami. Pierwsza grupa wyginęła niemal całkowicie około 1,5 miliona lat temu, a jedynym żyjącym współcześnie przedstawicielem hien psokształtnych jest proter. Hieny kruszące kości pojawiły się wraz z wymarciem rodziny Percrocutidae. Były to zwierzęta przypominające z wyglądu współczesne hieny centkowane i zajmujące najprawdopodobniej podobną niszę ekologiczną. To właśnie hieny kruszące kości przyczyniły się do niemal całkowitego wymarcia hien psokształtnych. A teraz co nieco o diecie hien. Początkowo były one uważane za zwierzęta żywiące się wyłącznie padliną. I fakt, padlina stanowi większą część diety bohaterów dzisiejszego odcinka, jednak są one także przezajebistymi, aktywnymi drapieżnikami i mówię tu o hienach centkowanych. Podczas gdy hiena brunatna i pręgowana są głównie padlinożercami wzbogacającymi dietę małymi stworzeniami i owocami, a proter zjada termity, hiena centkowana poluje w sposób podobny do wilków. Goni ofiary aż do czasu, gdy ta opadnie z sił. Wtedy zaczynają ją pożerać żywcem, podczas gdy wilki najpierw uśmiercają zdobycz. Czyli nie tylko ludzie są brutalnymi dupkami, bo występuje to także w świecie zwierząt. Zresztą zobaczcie, jak wygląda uczta hieny centkowanej. Rip gnu, który zginął w męczarniach. Ponadto, hieny centkowane są na tyle zajebiste, że często odganiają inne drapieżniki od zdobyczy. Są w stanie zabić nawet lwa, co zresztą każdy powinien wiedzieć. Ja wszystko wyjaśnię. Nie rozumiecie? Nie? Tak, ale miałem na myśli, że prawdziwego lwa. Hieny centkowane wydają odgłosy przypominające śmiech. Jest to typowy dla nich odgłos. Śmieją się, gdy są głodne, podekscytowane lub wystraszone, a nawet podczas walki. Hieny pręgowane i protele żyją przeważnie samotnie lub w parach, podczas gdy hieny brunatne żyją w klanach o hierarchii podobnej do tej u wilków, o czym oddzielny materiał, a krokuty w klanach o ścisłej hierarchii. Te ostatnie są najciekawsze i najzajebistsze, więc skupimy się właśnie na nich. Hienom centkowanym przewodzi najstarsza samica. I to właśnie samice stanowią coś w rodzaju trzonu klanu. Feminizm nawet w świecie zwierząt funkcjonuje. Klan hieny centkowanej składa się z od 15 do 80 osobników, które wspólnie bronią terytorium. Samice są nie tylko większe, ale też znacznie bardziej agresywne od samców i są bardziej skore do bujek. Wynika to z obecności męskich hormonów u samic, ale widać to też w tym, że łechtaczka hieny centkowanej przypomina penisa. Hierarchię w klanie widać najlepiej podczas jedzenia. Pierwsza jest zawsze przywódczyni, następnie samice z młodymi, a samce na końcu. Jeśli tylko któryś z członków klanu będzie miał czelność wpieprzyć się w kolejkę, dominująca samica najzwyczajniej w świecie pogryzie go. Czyli wniosek jest prosty. Samiec hieny centkowanej nie ma łatwego życia. A skoro wspomniałem o kształcie łechtaczki samicy, to przejdźmy do rozmnażania hien. Centkowane są poligamiczne, a ich kontakty seksualne są pozbawione uczuć, co fachowo nazywamy promiskuityzmem. Sama kopulacja hien centkowanych wygląda komicznie i zajebiście. Preferują nawet seks oralny po kopulacji. Ciąża trwa od 90 do 125 dni, po tym okresie przechodzi na świat od 1 do 6 szczeniąt.
Rodzą się one niemalże w pełni rozwinięte, mają już otwarte oczy i wyrzynają im się zęby. Inne gatunki hien wydają na świat ślepe młode, tak jak psy. Małe od razu po urodzeniu walczą ze sobą i ssą mleko matki przez rok, po czym uczą się polować i znajdować padlinę. Hieny mają jednak wielu naturalnych wrogów. Głównie są to lwy, lamparty, szakale, likaony i sępy. Jednak najgroźniejszym wrogiem hien jest sam człowiek, który tępi te zwierzęta za ataki na zwierzęta hodowlane. Jednak przy dostępności tradycyjnego pożywienia hieny nie napadają na szkody. Nie są zagrożone wyginięciem, aczkolwiek ich liczebność nadal się zmniejsza. Pod koniec tego materiału wyjaśnimy sobie, jak twórcy Króla Lwa przekoloryzowali te stworzenia. Po pierwsze, ubarwienie. Hieny cętkowane są przeważnie żółte z domieszką brązu, zdarzają się jednak szare okazy, podczas gdy w filmie wszystkie hieny są szare. Po drugie, grzywa. Prawdziwe hieny cętkowane nie mają czarnej grzywy, ponadto jest ona słabo zaznaczona. No i po trzecie, zostaje przedstawione jako żonne krwi stworzenia, które pożrą dosłownie wszystko, co się rusza i nadmiernie polują. Podczas gdy prawdziwe hieny, może i również żarłoczne, polują tylko, by zaspokoić głód, ewentualnie szukają padliny. O cmentarzysku słoni, będącym domem tych ssaków, nawet nie będę się rozgadywał. Zrobię o tym osobny materiał. I to już koniec mojego wykładu na temat hien. Mam nadzieję, że coś wyniesiecie z tego filmu, a tymczasem żegnam się z wami i do następnego materiału z serii Dlaczego zwierzęta są zajebiste.